Szpital specjalistyczny imienia Jędrzeja Śniadeckiego to na razie jedyna placówka wykonująca szczepienia przeciw COVID-19 na Sądecczyźnie. W pierwszej transzy trafiło tutaj 75 szczepionek i wszystkie zostały wykorzystane jeszcze w tym samym tygodniu. Kolejne dawki do placówki dostarczono w miniony poniedziałek. Wszystkich pacjentów, którzy będą szczepieni, czyli w etapie zero, czyli to jest nasz personel i wszystkich uprawnionych w etapie zero, z naszego personelu jest ponad 400 osób. Osób spoza naszego personelu jest ponad 900 osób, czyli około 1400-500 zgłoszenia jeszcze napływają, ponieważ został termin przedłużony do 14, więc zgłoszenia na nas napływają, więc myślę, że około 1600-1700 osób będziemy szczepić w etapie zero. Decyzja o uruchomieniu trzeciego gabinetu była konieczna, bo lista oczekujących w kolejce do szczepień jest długa. Osoby z tak zwanej grupy zero, czyli między innymi lekarze, pielęgniarki, w tym spoza szpitala, stomatolodzy, farmaceuci oraz personel i pracownicy DPS-ów zapisani są na kilka tygodni do przodu. Tak zwana grupa zero do szczepień może się zgłaszać do 14 stycznia. Te dwa tygodnie były takim jakby ograniczone, ponieważ pierwszy tydzień to była oczywiście odgórnie zalecona dawka 75. W tym tygodniu zamówiliśmy tylko 180, ponieważ środa była wolna, więc chcieliśmy też wyszczepić w miarę szybko to, ale od przyszłego tygodnia ruszamy z trzecim gabinetem i będziemy szczepić 630 osób tygodniowo. I tutaj konkretne informacje niestety się kończą. Druga w kolejności grupa, jaka będzie mogła skorzystać ze szczepień, to pensjonariusze DPS-ów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, seniorzy, służby mundurowe, w tym wojsko oraz nauczyciele. Kiedy będą szczepieni, gdzie i kto będzie ten proces koordynował, tego póki co nie wiadomo. Plan zakłada szczepienie ich w pierwszym kwartale 2021 roku, a zapisy mają ruszyć 15 stycznia. Z pacjentami jeszcze nie wiadomo, co będzie, to dopiero będzie decyzja odgórna. My nie podejmujemy takich decyzji, więc kto będzie koordynował to szczepienie, jeszcze nie wiadomo. Są pogłoski, że będą to POZ-y robić. My jako szpital nie wiem, czy jesteśmy w stanie jeździć po DPS-ach i szczepić te osoby, bo to nie sądzę, żeby tych pacjentów można było przywozić na szczepienie, tylko trzeba będzie jeździć do DPS-ów. Myślę, że POZ-y to obejmą. Szczepienia przeprowadzane w szpitalu specjalistycznym w Nowym Sączu odbywają się w ścisłym rygorze sanitarnym. Przed zabiegiem każdy pacjent jest również badany przez lekarza. W całej Polsce według danych podawanych przez Ministerstwo Zdrowia na ponad 170 tysięcy zaszczepionych osób odnotowano 8 lekkich powikłań poszczepiennych. W Nowym Sączu póki co nie było ich wcale. Zaszczepiliśmy do dnia dzisiejszego prawie 250 osób i nie wystąpiły żadne powikłania poszczepienne. Wszelkie informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie www.gov.web/szczepimy się.